Cześć wszystkim, z tej strony Redek, witam was w kolejnym odcinku z gry Splinter Rare's Mad Runner. Dobra, bierzemy się za kolejne wyzwanie. Nowe nocne safari. Znajdź naczepę na bagnach i przywieź ją do obozu. Cel dodatkowy: ukończ wyzwanie w nocy do 6. Odkryj wszystkie punkty obserwacyjne, znajdź fluorescencyjny kwiat. Nie miałem okazji tego jechać. No dobra. Punkty obserwacyjne to mamy tutaj. Okej. Ale po co to ciężarówka? Silna, radziecka ciężarówka, raczej na pewno radziecka, bo tej innej opcji nie widzę, żeby nie było. O matko. Mamy znaleźć przyczepę warsztatową. Które? Weź znaleźć przyczepę w takim ciemnością. Nie grałem w to, od razu mówię. Pierwszy raz postanowiłem odpalić właśnie na żywca. Więc nie wiem, czy uda nam się wszystkie wyzwania ukończyć. O 6 skończyć. Czas leci jak? No, tak kurde szybko dosyć leci, czyli są tylko 6 minut tylko. O, i mamy flagę. Łe, drzewa się łamią jak patyczki. Jakby kołaczki. Aha. Wszystko piękne, ale... Trzeba do tego punktu dojechać jeszcze. Zobaczymy, czy wyciągarka też się wygląda. Ła! Mapę nawigacyjną odkryliśmy. O! A, to nic mi nie dało. A w takim wypadku jedziemy sobie tu. Kolejny punkt. A jechać tędy, czy jechać tędy? Jedziemy tędy, dobra. Dawaj, ciągnij. Czekaj, co? Czekaj, wyciągarka jest zawsze podłączona, chyba? Nie. O, drawuj, jedź. Nie ma żadnych drzew, żeby się podpiąć nawet, bym chciał. Dobra, zobaczymy. Nie wiem, co się zrzepiłem, ale... Okay.
No dobra. Wyciągankę możemy zwolnić. Idziemy dalej. Powiem tak, na pewno nie ukończymy tego zlecenia. Do 6:00. Dobra, ja. Wyciągara znowu. Pojechałem źle, pojechałem, czy mogłem się cofnąć po prostu. Ładne tereny błotniste. What? A tam jest, już widzę. Mapa tak dziwnie taka duża wygląda. O, dobra, dobra, już oczep się od tego trzeba. Tego, żeby nie przewróci. Wow, to jest głęboka woda. Dobrze podpowiadałem, jak tam podjechać. Nigdy nie wjechałem w tą wodę. To jest. A może uda się tu.
Dobra, idziemy. Coś tu mamy. Powiem tak, żebym tak sobie poznaczył na mapie, to już nie będzie on miał. Dobrze, ale... dobrze, szósta. To lipa. Pierwszy raz nie ukończę wszystkich zleceń. Narzekałem na tam, no ostatnie zlecenie, no zlecenie, wyzwanie, to tulanie się z górki, co to już spadało. To niby tak blisko wszystko jest. Powiem tak, to bym chciał sobie sam zrobić, tak spokojnie. No, pierwszy raz nieukończony. Znaczy ukończony, ale nie wszystkie gwiazdki. Więc to mamy operacje dźwigowe. O kurde, użyj żurawia leśnego, aby zebrać i ładować kłody. Cele dodatkowe, nie uszkodź swojej ani żadnej anteny, nie znisz żadnego drewnianego płotu, ukończ wyzwanie bez używania blokady mechanizmu różnicowego. O kurde. Ale to oczywiście następnym razem. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam oczywiście na kolejny odcineczek. Pozdrawiam, Redox, cześć.